Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie taką recenzję, test urządzenia Mio Spirit 7670LM Track, czyli nawigacji pięciocalowej dla samochodów osobowych, ale także i dla ciężarówek. Jak sama nazwa wskazuje, możemy tutaj odpowiednio skonfigurować nasze urządzenie względem zestawu, jakim jedziemy. Oczywiście nie jest to tylko dla ciężarówek, tak jak wspomniałem. Jest tu też nawigacja samochodowa osobowa oraz piesza. Tak więc mamy trzy opcje wyznaczania tras. Jednak ta opcja tryb ciężarówki, ciężarowy jest naprawdę bardzo fajna. Ustawiamy odpowiednie wymiary, wagę naszego pojazdu i dobiera nam trasę według naszych preferencji. Tak więc myślę, że trackerzy będą zadowoleni, jeżeli chcą zakupić sobie jakąś odpowiednią nawigację do swojego pojazdu. Kilka słów o tym urządzeniu, zanim przejdziemy do praktycznego testu w samochodzie, czyli wykonamy sobie pierwszą konfigurację. To chwilę zajmie, tak więc trochę cierpliwości Was proszę, ale zobaczycie, w jaki sposób to podłączyć do samochodu, w jaki sposób na początku przejrzeć ustawienia, żeby skonfigurować, i zrobimy sobie test po mieście, jadąc, wyznaczając trasę. Zobaczcie. Urządzenie prezentuje się dobrze. Jak widać, tylna część jest taka dosyć lepka, znaczy lepka. Łapie odciski palców i to znacznie. Celowo to trochę bardziej, że tak powiem, pobrudziłem. Ale to nie jest żadnym problemem, bo to urządzenie oczywiście jest zawsze w uchwycie i prezentuje nam tylko i wyłącznie trasę, tak więc tutaj naprawdę nie mamy się do czego przyczepiać. Przednia część, jak zdejmiemy sobie tutaj folię, prezentuje się świetnie, ekran jest matowy, nie ma tu problemu z jakimiś palcowaniami. No wiadomo, jak nabrudzimy, no to będzie trzeba po prostu ją potem przetrzeć, ale jeżeli chodzi o samo wykończenie, sam wygląd tej nawigacji akurat, to jest naprawdę bardzo dobry. Zresztą sami możecie sobie zobaczyć. Głośnik działa bardzo dobrze, jasność mogłaby być tyci mocniejsza, chociaż ja nie widzę w tym żadnego problemu, ale wydaje mi się, że jak ktoś by jeździł z tym urządzeniem gdzieś tam, nie wiem, w Afryce, super mocne światło, to mogłaby nie być idealna, chociaż ja nie widzę w tym problemu, ale mogłoby być troszeczkę jeszcze jaśniej. Jeżeli chodzi o urządzenie dodatkowe, mamy tutaj rysik wbudowany, znaczy wbudowany, możemy sobie go wysunąć. Rysik jest teleskopowy, tak więc jeżeli ktoś lubi rysik i nie palcować ekranu, to może używać rysika. Ja jednak palcem bez najmniejszego problemu użytkuję. Guziki są duże, więc na pewno nawet i wielkie paluchy bez problemu sobie poradzą. Bateria. Ja na tej baterii zbyt długo nie jeździłem, ale wydaje mi się, że jakieś trasy po mieście bez problemu da się przejechać bez podłączania urządzenia do zasilacza samochodowego. Ja jednak ten zasilacz używałem podczas testów. Wydaje mi się, że z pół godziny, z godzinę można byłoby na tym akumulatorze pojeździć. Wnioskuję to akurat z testów, powiedzmy tutaj przy oknie, gdzieś tam ustawiona nawigacja i tylko komunikacja z satelitami, to znaczy pobieranie koordynat. Ale nigdy nie myślcie nad urządzeniami GPS, że one będą długo nawigację wskazywać. Duży wyświetlacz, jasność ustawiona na maksa i musi to wszystko żreć po prostu prąd. Wykończenia tutaj, jak widzicie, aluminiowe, takie srebrne wstawki. Naprawdę dobrze wygląda to urządzenie. Po lewej stronie tego urządzenia mamy tutaj port mini USB do przesyłania map, aktualizacji. Filmik jest na kanale, możecie dokładnie zobaczyć, w jaki sposób aktualizować. Jako że mamy tutaj bezpłatne aktualizacje map oraz bezpłatne aktualizacje baz fotoradarów, no to tego portu będziecie używać co jakiś czas. Zobaczycie sobie na kanale filmik, jak to robić. Jest to naprawdę bardzo proste za pomocą aplikacji MioMore Desktop 7.50, czyli 7.50. Chociaż nowsze wersje pewnie będą miały inne oznaczenie. Gdzie to oprogramowanie jest? Oczywiście na płycie, którą dostajemy w komplecie, albo na stronie serwisowej Mio, czyli wystarczy wejść w pomoc, jeżeli chodzi o stronę Mio. Jest złącze tutaj słuchawek, czyli możemy podłączyć sobie słuchawki zewnętrzne, na przykład jak jedziemy, albo na przykład, nie wiem, radio przez AUX. Mamy złącze też AV-in, czyli możemy tu podłączyć kamerkę. Szczerze, nie mam żadnej takiej kamerki, żeby podłączyć i to przetestować, więc wydaje mi się, że tego chyba też nie będziecie używać, chociaż może. I jest złącze karty pamięci. Pewnie jakieś inne, na przykład
mapy, jeżeli ktoś chciałby dokupywać z jakichś innych krajów i pamięci wewnętrznej już by nie starczyło, to można na karcie pamięci je sobie zapisać. Też był tutaj plan, żeby wstawić media player, czyli do filmów, do muzyki. Fajna rzecz, niestety producent nie zdecydował się na to. Wydaje mi się nawet, że szkoda, bo fajne, duże urządzenie, można byłoby muzykę sobie tutaj uruchomić i byłoby ok, ale nie można mieć wszystkiego, jednak producent się na to nie zdecydował. Z prawej strony, tak jak mówiłem, tylko rysik tutaj mamy wyciągany, wysuwany, tak więc jest w komplecie. Kiedy to się przydaje? Szczególnie jeżeli na przykład takiej nawigacji byśmy używali jako nawigacji pieszej. Jest też taki tryb, w takim wypadku rysik w pełni się tu sprawdzi. W górnej części guzik włączenia oraz tutaj taka dziurka do montażu, do uchwytu. W dolnej części też dwie dziurki do uchwytu, do montażu. Inne elementy w tylnej części, głośnik, guzik reset, czyli tu możemy zresetować całe urządzenie. Tu jakieś oznaczenie, oczywiście Bluetooth i TMC, czyli informacji o ruchu w drodze, czyli Traffic Message Channel. U nas w Polsce, jak dobrze pamiętam, to tylko RMF i Radio Z wysyła takie sygnały, mimo braku karty SIM. Ok, urządzenie pracuje na Windowsie CE 6.0. Coś jeszcze na temat tego urządzenia, tak z takich parametrów technicznych, które luknę sobie szybko na stronce, tam jest procesor 800 MHz, NSTAR, co jeszcze, wyświetlacz, jeżeli chodzi o rozdzielczość 5 cali, jest to 480 pikseli na 272, tak sobie dokładnie podejrzałem. Urządzenie ma swoją wagę, 156 gramów, coś jak porządny smartfon. No i myślę, że więcej chyba tutaj nie będę opisywał, resztę możecie sobie na stronie odczytać. Są tutaj odpowiednie opcje planowania trasy, ustawiania trasy. Działa to naprawdę bardzo fajnie. Przy pierwszym uruchomieniu, gdy urządzenie pierwszy raz uruchamiacie, konfigurujecie, możecie zauważyć drobne zacinki, ale to chyba we wszystkich takich urządzeniach jest, ponieważ konfiguruje się to urządzenie. Zapisuje się pierwsze ustawienia, tak więc nie przejmujcie się tym. Przy następnych już uruchomieniach działa znacznie sprawniej. Co do wyświetlacza i jego czułości, responsywności, działa dobrze. Nie jest to idealne, ale nigdy te wyświetlacze matowe to nie są wyświetlacze pojemnościowe, tak jak w smartfonach. One nie są idealnie tak czułe jak w smartfonach, czyli w ekranach pojemnościowych. Ale nie ma tutaj naprawdę najmniejszego problemu. Naciskanie, wszystko jest w porządku. Włączmy sobie tylko tak na chwileczkę urządzenie, żeby Wam pokazać. Guzik przytrzymujemy około 2-3 sekundy. Tu mamy diody informujące. Jedna z nich podczas ładowania informuje nas właśnie kolorem, czy się ładuje urządzenie. Jedną chwilę. Bardzo szybko urządzenie się uruchamia. Akceptujemy. Jeżeli pierwszy raz uruchamiacie, warto sobie spojrzeć na ten samouczek, czyli jak używać. Jeżeli nie, to już potem pomiń, albo odznaczamy ten ptaszek, to już w ogóle się ten komunikat nie będzie pojawiać. I tak jak mówiłem, zajrzyjcie sobie na naszym kanale, zobaczcie sobie, wczoraj dodałem filmik, w jaki sposób aktualizować mapy, fotoradary. Jest to naprawdę bardzo proste za pomocą aplikacji Mio More Desktop. Urządzenie, jak widzicie, prezentuje się dobrze. Interfejs jest bardzo prosty podczas użytkowania samochodu. Szybko możemy zmienić trasę, objazd jakiś ustawić, znaleźć jakąś trasę. To wszystko zaraz zobaczycie zresztą na filmie, gdzie zaprezentuję Wam wszystko od A do Z, od montażu do konfiguracji, a następnie zrobimy sobie test po mieście. Tak więc oglądajcie dalej. Ok, teraz w przyspieszonym troszeczkę tempie wyciągniemy sobie to, co mamy w opakowaniu, czyli naszą nawigację, uchwyt do szyby i uchwyt do naszej nawigacji. Zostawimy sobie jeszcze chwilowo naszą ładowarkę samochodową i ją później wyciągniemy. I teraz pierwszą rzecz, tutaj ściągamy folię, czyli już możemy w przyczepie, tu odkręcamy to kółeczko, wsadzamy je odwrotnie, wyciągamy teraz ten plastikowy element, który nasuwamy na tą kuleczkę, zobaczcie w jaki sposób to robić. Dzięki temu rozwiązaniu, jakie tutaj jest, możemy w wielu kątach, że tak powiem, ustawiać sobie naszą nawigację, czy to w lewo, czy to w prawo, w górę, w dół. Jest to naprawdę bardzo praktyczne i bardzo trwałe rozwiązanie. Oczywiście zanim przykleimy do szyby, szybę powinniśmy wyczyścić. Ja już mam tutaj, można powiedzieć, wyczyszczoną szybę, ale jeszcze, że tak powiem, na sucho dodatkowo trzeba oczyścić. Przyczepiamy i dopiero gdy dociśniemy, to dociskamy ten element
zaciskowy. Wtedy mamy idealne przyssanie, czyli podciśnienie. Nakładamy urządzenie, wsuwamy i już się trzyma. Teraz z tyłu za pomocą pokrętła luzujemy, ustawiamy nawigację tak, jak sobie potrzebujemy i dokręcamy w tylnej części ten pierścień zaciskowy. Nasza nawigacja będzie trzymać się idealnie. OK, czas na zasilacz. Wyciągamy go oczywiście z opakowania. Podłączymy sobie go z lewej strony. No, folię też trzeba oczywiście ściągnąć. Z lewej strony urządzenia jest port mini USB, tak więc podłączymy. Kabla jest tyle, że w każdym samochodzie czy też ciężarówce powinno to w pełni wystarczyć. Gdyby ktoś potrzebował wydłużyć ten kabel, no to oczywiście wystarczy przedłużacz kabla mini USB sobie zakupić. W każdym sklepie komputerowym, w MediaMarktach bez problemu są dostępne. OK, jak widzicie, zielone światełko zaświecone. Tak więc możemy uruchomić urządzenie. Teraz taka szybciutka pierwsza konfiguracja. Zaraz po uruchomieniu urządzenia akceptujemy oczywiście umowę dotyczącą bezpieczeństwa. Samouczek, jeżeli chcemy, to przeglądamy. Ja pominę tą opcję. W unboxingu ją chyba dobrze pokazałem. Ładowanie map, które mamy oczywiście w urządzeniu. Jeszcze nie ma godziny ustawionej, jak widzicie. Tak więc w ustawieniach po kolei, czy to audio, ustawiamy sobie głośność, czy chcemy przy dotyku, żeby nam pikało. Ekran, jasność w trybie nocnym, dziennym. Ja tu GPS, to tym się nie przejmujemy. Zaraz złapię fixa. Tak więc ekran, jak widzicie, może automatycznie się zmieniać. Bezpieczeństwo. Mamy tutaj sporo opcji, które możemy sobie poustawiać według własnych potrzeb. Czy to chcemy, żeby nas informował, gdy przekraczamy pewną prędkość, czy też nie. Tak więc to myślę, że może się przydać. Pokazuję to tak dosyć szczegółowo, dlatego że jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem, to chciałby ten produkt dosyć dobrze poznać. Zobaczyć, co tam jest w tych ustawieniach, jak to wszystko działa. Jak widzicie, można ustawić tryb ciężarowy, pieszy, samochodowy, wybrać tryb trasy domyślny. Jeżeli nie wybierzemy, to potem podczas użytkowania ustawiania trasy, to wtedy będziemy mogli sobie ustawić trasę z kilku, które nam zaproponuje. Tryby tras możemy sobie poustawiać, zapisać prędkość jazdy możemy sobie nawet. Tak więc jak widzicie, jest tutaj naprawdę bogaty wachlarz ustawień do naszych preferencji jazdy. Przechwyć podróż, to jest taka opcja, że możemy zapisać sobie całą trasę, jak jechaliśmy. Wyświetlanie map, tutaj jak widzicie, dodatkowe elementy 3D, 2D. Tak więc naprawdę bardzo fajnie się obsługuje tę 5-calową nawigację. 5-calowy wyświetlacz działa dobrze, bardzo dobrze. Tutaj mapy są jeszcze stare. Już na kanale jest filmik, w jaki sposób zaktualizować do najnowszych map wszystko bezpłatnie. Tak samo pokazałem w osobnym filmie na kanale forumwiedzy.pl na YouTubie, w jaki sposób zaktualizować też oczywiście bezpłatnie bazę fotoradarów. I fotoradary, i mapy możemy sobie aktualizować dowoli. Co około miesiąc są aktualizowane, tak więc warto raz na miesiąc, raz na dwa miesiące wziąć urządzenie do domu, podłączyć kabelkiem USB, mini USB do naszego komputera i aplikacją Mio More Desktop, którą mamy na płycie albo możemy ściągnąć ze strony Mio. Aktualizujemy w ciągu tam 20-30 minut wszystkie mapy i fotoradary. Tak jak widzicie, ustawień jest sporo, jest też Bluetooth. W Bluetooth chodzi oczywiście o to, że włączamy Bluetooth i w naszym smartfonie wybieramy naszą nawigację jako urządzenie wyjściowe. Czyli jak ktoś dzwoni do nas na telefon, to na naszej nawigacji pokazuje się wszystko. OK, tak wygląda opcja mapy, czyli jeżeli jeździmy po mieście i na przykład nie chcemy ustawiać celu, tylko na jakiej ulicy jesteśmy, jakie są kierunki, tak więc tutaj możemy sobie w ten sposób. Oczywiście pokazuje na dole zawsze ulicę i adres, po prostu gdzie jesteśmy. OK, teraz przejdźmy sobie już do głównego i zrobmy sobie opcję znajdź, czyli najczęściej stosowaną. Wybierzmy sobie kraj, jako że pierwszy raz jesteśmy, to Polskę sobie ustawmy teraz. Z krajów, które mamy dostępne, jeżeli dobrze pamiętam, 44 kraje mamy na początku. Ustawiamy sobie adres, czyli miasto, możemy sobie wybierać według adresu, według kodu, tak więc opcji jest naprawdę sporo. Tutaj tak przykładowo Wam pokazuję, można sobie wybierać według poczty, tak więc jest sporo. Najlepsza opcja jest adres. Tutaj wpisujemy po prostu miasto, wystarczy nawet nie całe, wystarczy wpisać nawet 2-3 literki i na dole kliknąć guzik lista i wtedy wylistuje nam wszystko. Albo w ten sposób jak ja, czyli wpisać sobie całość. To wszystko według naszych preferencji. Wpiszmy sobie na przykład Bytom. O, i na dole
już pokazuje, przepraszam, nie na dole, tylko od razu pokazuje nam podpowiedź względem miast, jakie są na przykład dostępne ulice. To naprawdę działa bardzo szybko, wystarczy 2-3 razy po prostu ustawić sobie, na dole pokazuje od razu ile kilometrów do celu, ile minut mniej więcej jazdy. Działa to naprawdę fajnie, można według obszaru. Uruchomimy sobie teraz urządzenie Mio Spirit LM Track, czyli u góry guzik naciśniemy przez około 2 sekundy. W tym momencie urządzenie nam się uruchomi. Akceptujemy ustalenia bezpieczeństwa. Samouczka ja nie będę już przeglądał, jeżeli macie ochotę albo pierwszy raz używacie, to naprawdę polecam, ja pominę. Ładują się mapy, tutaj są mapy Europy, więc chwileczkę dłużej to trwa. A tu jeszcze chyba stara trasa jest jeszcze zapamiętana, więc klikniemy sobie, anulujemy trasę, tak, i wyznaczymy nową trasę. Taki widok będziecie mieli pewnie na początku, czyli godzina, dzień, miesiąc, rok, sygnał GPS czy jest i czy jest urządzenie w trakcie ładowania, czy też nie. Ok, w tym momencie wykonamy sobie opcję Znajdź, czyli najczęściej stosowaną opcję, żeby wyszukać miejsce docelowe. Mamy kilka opcji, jak widzicie tutaj, do wyboru. Najczęściej stosowaną przez Was będą dwie najczęściej. Albo adres, wpisując po prostu nowy adres, albo ostatnia lokalizacja, gdzie już po prostu byliście, czyli według pamięci. Raczej myślę, że rzadziej będziecie korzystać z innych. Ok, kliknijmy adres. Na przykład z tej lokalizacji, gdzie jestem, jestem na ulicy Wrocławskiej w Bytomiu, przepraszam, Powstańców Warszawskich w Bytomiu. Chciałbym się dostać na ulicę na przykład, jaką by tu ulicę móc się dostać, żeby było trochę zakrętów. Pojedźmy sobie na ulicę Olimpijską, na przykład pod stadion, gdzieś tam w te okolice. Czyli wpisujemy miasto Bytom. Nie trzeba całego jej nazwy wpisywać, wystarczy 2-3 litery i kliknąć na dole guzik lista. To jest bardzo przydatne. Wybieracie sobie z listy, najczęściej będziecie mieli pewnie na samej górze, ewentualnie raz sobie tam czy dwa razy w dół klikniecie. Wybieracie tu miasto, jakie chcecie. Teraz ulica, na przykład Olimpijska, to wpiszę tylko Oly. O, już mamy od razu, tak więc jak widzicie bardzo duże ułatwienie. Olimpijska Bytom, ciach. Adres. Myślę, że zróbmy sobie, nie wiem, 25, o, ok. W tym momencie już mamy tu obliczoną trasę, 2 km, 3 minuty, od razu adres cały i albo zapisujemy sobie tą trasę, znaczy to miejsce, bo wiemy, że będziemy częściej korzystać do ulubionych, albo od razu jedziemy, albo wyszukaj, bo chcemy sobie na przykład zobaczyć, czy to na pewno to miejsce, które chcemy. I tutaj zobaczcie, pokazało nam tą ulicę, gdzie my jesteśmy w stosunku do tego adresu. Czy akceptujemy, czy wszystko się zgadza, czy też na przykład nie. Możemy bez problemu tutaj zmienić lokalizację. Na przykład jesteśmy tutaj, tak nam pokazała wcześniej, ale my jednak mówimy, kurczę, to nie ta ulica. Jednak tutaj obok, na przykład w tym miejscu byśmy chcieli. To wtedy tylko wystarczy, że klikniemy sobie i zmieni się, jak widzicie, od razu adres się podaje. Wystarczy tylko kliknąć raz, a adres od razu wyskakuje taki, jak sobie zażyczymy. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Można powiększać, pomniejszać mapę, tak więc jest to duże ułatwienie, nie ma problemu, tutaj jest w parku na przykład staw. Ok, my wiemy, że chcemy jechać o, tu, w to miejsce, na pewno, więc klikamy OK. I teraz klikamy sobie jedź. I w tym momencie mamy dwie opcje do wyboru dojazdu. Albo najkrótsza trasa, znaczy cztery, przepraszam, opcje. Albo najkrótsza Strzelców Bytomskich i tak dalej, albo najłatwiejsza, tutaj wrocławską i łużycką, albo ekonomiczna, i wszystko jest kolorami zaznaczone. Wybierzemy sobie opcję najszybszą, czyli tą. Tutaj widzimy, gdzie jesteśmy, dokąd jedziemy, jak mapka mniej więcej prezentuje nam, gdzie się znajdujemy w danej chwili. Jedź. I w tym momencie możemy ruszać. W 500 metrach skręć w lewo, Aleja Legionów. Po 1 km skręć w lewo, Aleja Legionów. I od razu nas po polsku informuje polskimi komunikatami. Czas
mniej więcej tu jest podany. W 4 minuty powinniśmy się dostać, godzina obecna, godzina docelowa, ile kilometrów nam zostało, jaki czas przewidywany. Tak więc jest zawsze adres, w którym miejscu jesteśmy w danej chwili, to jest bardzo przydatne. Jako, że to jest nawigacja dla nie tylko zwykłych kierowców, ale także trackerów, tak więc szczególnie im się to pewnie przyda. Szczególnie, że mamy też, sorry, że tak powtarzam to szczególnie, ale mamy tutaj możliwość wyboru rodzaju pojazdu. Czyli tak jak widzieliście pewnie w unboxingu, mamy możliwość wyboru samochodu osobowego albo ciężarówki. I teraz tak sobie możemy jechać jako samochód zwykły. Ale jeżeli byśmy byli trackerem, to wystarczy, że sobie anulujemy trasę. Wejdziemy sobie do ustawień naszej nawigacji. Przejdźmy sobie tutaj do opcji trasy, jak dobrze pamiętam. Tryb samochód, ale ciężarowy. Tutaj podajemy wszelkie informacje, które są bardzo istotne. Czyli całkowity ciężar, na przykład 5 ton, maksymalny nacisk na oś, na przykład, nie wiem, 2 tony, strzelam teraz już. Całkowita długość, powiedzmy, że mamy, nie wiem, 9-metrowy zestaw. Maksymalna szerokość, o, powiedzmy, że mamy 1,5 metra, albo dobra, 2 metry, czyli nie wiem, co to będzie. Maksymalna wysokość, o, powiedzmy, że 2,5 metra. Dalej. Wyświetlanie ograniczeń prędkości, to pasuje. I jeżeli my jakieś materiały niebezpieczne byśmy mieli, na przykład, nie wiem, gaz, o, jedziemy z gazem, to mamy już gotowe i w tym momencie możemy sobie przejść, powrócić, przełączyć teraz na tryb ciężarówka. Tak, chcemy bardzo. Alert o ręcznym ograniczeniu prędkości. Dobra, na 100, ok, niech jest ustawiony, czyli będzie nas informować, jak 100 byśmy przekroczyli, to nas poinformuje. Ok. I teraz znajdź. I albo wpisujemy znowu ten adres tak samo, albo korzystamy z tej drugiej opcji, o której mówiłem na początku, czyli ostatnie lokalizacje. Ponieważ tą olimpijską już sobie zaznaczyliśmy, więc korzystamy z niej. Tu pasuje nam. Pokaż nam trasę, czyli jedź. I tutaj mamy informację już dla ciężarówkowców, że tak powiem, trackerów dodatkową. Czyli przed uruchomieniem trasy w trybie ciężarówki należy potwierdzić wymiary, czy się wszystko zgadza. Ja tu ustawiłem ciężar 5 ton. Długość 9 metrów, bla bla bla, można ewentualnie jeszcze to zmienić. Czy na pewno? Tak, chcemy kontynuować. I po 250 metrach skręć w lewo, Wrocławska. I nawigacja według tych ustawień ustawia drogę, żeby bezpiecznie móc dojechać. Czyli tam, gdzie są jakieś ograniczenia, po prostu pomija te drogi. To jest nasz ogromny zestaw, jak widzicie, kwadratowy się zrobił. Zróbmy sobie tak, tu już trasę nam pokazuje. Co my sobie tu możemy zobaczyć? Powiększenie. Możemy sobie troszeczkę pomniejszyć, żeby trochę więcej jakby widzieć, co się dzieje. Okej. Możemy w czasie jazdy jakieś objazdy szukać, anulować trasę oczywiście, opcje trasy zmieniać. Zobaczcie. Czyli tu typy dróg można pozmieniać według własnych preferencji, głośność, dodać punkty orientacyjne. Okej, wróćmy. I teraz przejedźmy się tak, jakbyśmy byli ciężarówką. Bo w sumie tryb samochodowy, zwykły, no, niczym się nie różni, oprócz tego, że teraz właśnie mamy dodatkowe parametry. A jako, że ta nawigacja w nazwie ma track, to spróbujmy po prostu pojechać. Co prawda nie jestem teraz ciężarówką ani trackerem, ale jako niby jesteśmy ciężarówka. Tak więc jedziemy, tu dodatkowe mamy informacje, ile minut dojazdu, wszystko jest, więc jedziemy. Powiedzmy, że jesteśmy ogromną ciężarówką, więc ruszamy. I teraz tak jak wskazuje, jak widzieliście, nie było innych opcji do wyboru, dlatego nie dała też kilku opcji, najszybsza, najkrótsza i tak dalej, bo to jest po prostu jedyna. To jest czysto nawigacja kierowana głównie do trackerów, po prostu dla zaawansowanych kierowców zawodowych. Pas zmian przez 1,5 km.
Więc każdy tracker, który szuka jakiejś nawigacji dla siebie, albo ktoś szuka w prezencie, nie wiem, chce zakupić nawigację tam z dożywotnimi aktualizacjami map Europy, to wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra propozycja jako prezent, czy po prostu jako zakup. Duży 5-calowy wyświetlacz, dotyk działa dobrze, no myślę, że warto się nad nią zastanowić. Zresztą sami obserwujecie teraz, jak to działa. Ekran jest jasny, czytelny, można regulować sobie siłę jasności, że tak powiem, wyświetlacza. GPS-a łapie szybciutko, bardzo łatwo się zdejmuje, tak więc można szybko schować i jedziemy sobie. Został jeszcze 1 km. W każdej chwili możemy nacisnąć sobie tutaj, u góry. Po 600 metrach skręć w prawo. I nawigacja powtórzy nam najbliższy manewr. Tu mamy ile do najbliższego manewru, a tu ile do docelu, czyli 1-2 km. Aktualizowanie map jest bajecznie proste za pomocą programu od Mio. Wszystko zobaczycie. Unboxing już tego urządzenia, czyli co jest w środku, w komplecie, to wszystko już wiecie, jest filmik na naszym kanale. Ok, skręcamy teraz w prawo. I jedziemy prosto. Możemy sobie w każdej chwili trochę powiększyć, jakbyśmy potrzebowali oczywiście. Po 500 metrach skręć w prawo, Olimpijska. Ok. I niebawem będziemy skręcać. Tutaj na nagraniu może Wam się wydawać, że obraz jest ciemny tej nawigacji, ale to dlatego, że kamera ustawia odpowiedni kontrast do jasności. Skręć w prawo, Olimpijska, następnie skręć w prawo. Otoczenia po prostu. Ok. Po 90 metrach skręć w prawo. I jak widzicie... Skręć w prawo, następnie osiągniesz cel podróży po prawej. I już jesteśmy na miejscu. Ok, jako że pewnie tutaj ciężarówką bym nie wjechał, sobie tylko zmienimy bieg. Ale adres jest oczywiście zachowany i jechaliśmy drogami. Podróży po prawej, 37 Olimpijska. Odpowiednimi do ustawień, jakie ustawiliśmy dla naszego zestawu. Ok, myślę, że nie trzeba specjalnie Was tutaj przekonywać odnośnie samej jazdy z tą nawigacją, jaką tutaj właśnie zaprezentowałem, a dokładnie trybem, jak to działa. Otóż wyłączyłem teraz kluczykiem zasilanie, to od razu mamy informację,
czy chcemy wyłączyć urządzenie. 10 sekund minęło, samo się wyłączyło. Praktyczne. Ekran. I oczywiście przytrzymanie guzika zamknie nam. Zobaczcie. I urządzenie się wyłączy, możemy schować. Wyciągnąć, wystarczy tutaj w tym miejscu nacisnąć i urządzenie po prostu wyciągamy. Oczywiście zasilanie też możemy sobie wyciągnąć mini USB i tu nacisnąć i urządzenie. Jako że urządzenie jest nowe, to przez pierwsze kilka razy może się wydawać, że coś tu się złamie, coś takiego, ale plastiki są bardzo takie, jakby to powiedzieć, odporne i giętkie, więc nie ma się czym przejmować. Po prostu naciskamy tutaj w ten element i ściągamy urządzenie. Potem pierwszy raz jest jakiś taki... trudny, ale kolejnych parę razy to się po prostu tutaj wyrobi. Te plastiki są nowiutkie i tak idealnie dopasowane. Kwestia, że tak powiem, troszeczkę musi się to poużywać. Mamy tutaj też w zestawie, nie w żadnym uchwycie ani niczym takim, rysik, z którego można sobie korzystać. O, taki fajny, teleskopowy, można go wydłużać, skracać, włożyć do nawigacji. Ale powiem Wam szczerze, ja z tego nie korzystam, dla mnie to nie jest praktyczne rozwiązanie. OK, wkładamy sobie nawigację. O, wskakuje. O, klik i gotowe. Trzyma się bardzo dobrze. Tak więc myślę, że warto się nad tym urządzeniem zastanowić. No sami widzicie, jest bardzo praktyczne. OK, zrobimy sobie teraz test nawigacji Mio Spirit LM Track 7670. Czyli uruchomimy sobie ją. Zaakceptujemy umowy dotyczące bezpieczeństwa. Nie będziemy używać samouczka, bo już go znam. Jeżeli ktoś jeszcze nie korzystał, to pierwszy raz warto sobie naprawdę przez niego przejść. Klikniemy pomiń. I gdy już mapy nam się załadują, mamy tutaj wszystkie mapy Europy, dlatego chwileczkę to się ładuje, to w tym momencie sprawdzamy, jest sygnał GPS, chwileczkę musi być na zewnątrz urządzenie i od razu działa, bardzo szybko łapie fiksa. I możemy korzystać z dwóch opcji, albo mapa, czyli po prostu jedziemy po mieście bez celu, tak żeby nas, że tak powiem, nawigacja informowała, w którym miejscu znajdujemy się. Na przykład w ten sposób, na jakiej ulicy jesteśmy, pod jakim adresem, co jest w koło, godzina. Głośność można ustawić, powiększenie albo znajdź, czyli najczęściej wykorzystywana funkcja we wszystkich nawigacjach. Możemy znaleźć miejsce, do którego chcemy dojechać na kilka sposobów, czy to według słów kluczowych, adresu, to jest najczęściej wykorzystywana funkcja, ale także i według miasta, obszaru, współrzędnych, kodu, skrzyżowania, tak więc według funkcji, jakie które nas po prostu będą interesować, ewentualnie ostatnich jakichś lokalizacji. Ja tu przed chwileczką testy wyprowadzałem na kilku ulicach, więc naprawdę wszystko bardzo fajnie działa. OK, adres. Pojedźmy sobie z tej ulicy na przykład na ulicę... jaką by tu pojechać? Może na ulicę Powstańców Warszawskich, nie wiem, 20, albo Strzelców Bytomskich 20, to będzie parę ulic. Najpierw wpisujemy oczywiście miasto, czyli Bytom w moim przypadku. Nie trzeba całej nazwy wpisywać. Wpiszcie sobie 2-3 litery swojego miasta i wystarczy od razu kliknąć lista. I z listy wybrać sobie najlepiej, na przykład o tu, Bytom Śląskie. Pierwszą rzecz mam, teraz ulica Strzelców Bytomskich, starczy, lista. I szukamy sobie Strzelców Bytomskich, jest. Ewentualnie korzystamy z tych guzików. Na przykład, nie wiem, 35. OK. Już nam pokazał adres, kod, miasto, Śląsk, znaczy województwo, państwo. Od razu, ile kilometrów z obecnej lokalizacji mamy? 1-2 kilometra, 4 minuty jazdy. Możemy zapisać tą lokalizację od razu jako ulubioną, albo po prostu jechać, albo wyszukać tutaj i sprawdzić sobie, czy to rzeczywiście jest ta lokalizacja, która nam po prostu odpowiada. Tu nam strzałeczka podpowiada, gdzie my jesteśmy w stosunku do mapy. Za pomocą minusa możemy sobie pomniejszyć, żeby zobaczyć, gdzie my jesteśmy, a gdzie jest punkt docelowy. O, tutaj widać.
Musimy tutaj przez centrum przejechać i dostaniemy się na ulicę docelową. Jeżeli nam pasuje, klikamy ptaszka, że OK i klikamy sobie, że jedź. W tym momencie nawigacja proponuje nam kilka tras. Albo najkrótsza, ta fioletowa, 1-2 km, 4 minuty, albo dłuższa, czyli klikamy sobie na kolor, który nam odpowiada. Tu są różne parametry. Najszybsza, ekonomiczna, najłatwiejsza, najkrótsza. Najszybsza, ekonomiczna, najłatwiejsza i jak widzicie, kolory się pokazują. Skorzystamy z tej opcji, żeby było troszeczkę trudniej, tą ekonomiczną i klikniemy sobie jedź. Możemy też oczywiście skorzystać tutaj z opcji plus, tak żeby zobaczyć i zobaczcie, jak pokazuje fajnie nawigacja kierunki jazdy. Jeżeli są jakieś nakazy, że tylko i wyłącznie w jedną stronę można sobie jechać, czyli kierunek jazdy tu, to od razu wiemy, że tu nie możemy, tu możemy. Sami wiecie, o co chodzi. Tak więc działa to bardzo fajnie. Tak więc nawet wielkie palce, akurat takich nie mam, bez problemu poradzą sobie z tą nawigacją. Ok. Klikamy. Jedź. Tu proste jest naprawdę, bardzo proste użytkowanie tej nawigacji. Jak widzicie, od razu po polsku komunikaty, głos polski pokazuje, jak mamy tutaj jechać z tego miejsca, w którym jesteśmy. Nazwy ulic są dookoła pokazane, więc łatwo się zorientować, czy teraz mamy jechać w prawo, czy w lewo z miejsca, w którym po prostu stoimy, zaparkowaliśmy samochód. Co tu mamy za dodatkowe informacje, czyli pewnie o której będziemy na miejscu. Tak więc jest to taka, powiedzmy, dodatkowa rzecz. 4 minuty do celu, 1,7 km do celu. I tu jeszcze jest ilość złotych na kilometr na godzinę, coś takiego, ale z tego ja akurat korzystać pewnie nie będę. Ok, najbliższy manewr w prawo za 100 metrów, można sobie kliknąć i powtórzy manewr, jaki jest przed nami, czyli wystarczy sobie po prostu kliknąć. Ok, pojedźmy, przetestujmy, zobaczcie sami. W czasie jazdy co możemy robić? Albo kliknąć tu, że powtórzyła manewr, albo tu mamy też jakie mamy ograniczenie prędkości, jak widzicie. O, tutaj. W czasie jazdy można kliknąć w dowolne miejsce i zmniejszyć głośność, powiększenie, trasę można podejrzeć, anulować tą trasę, opcję trasy zmienić, co tam dalej jeszcze można zrobić. Objazd. Jeżeli potrzebujemy, objazd wybierz odległość 1-2 km, na przykład o, tu 2 km. Po 200 metrach skręć w prawo. I zmienia objazd. Co tam dalej? Anuluj. O, jedziemy akurat. Teraz mówi odnośnie dobra, cicho już być. To jest właśnie teraz kwestia objazdu, którą zastosowałem. To się przydaje szczególnie, jak nie znamy jakiegoś miasta. Co dalej? Objazdu nie chcemy, więc anuluj może trasę w takim wypadku. I zobaczcie, jak szybko w czasie jazdy, to jest bardzo istotne, szybko możemy sobie ustawić, w którym miejscu, gdzie chcemy jechać. Czyli znowu znajdź, ale już teraz ostatnia lokalizacja. Strzelców Wysokich 35, jedź. Tutaj to, co bardzo istotne, jak widzicie, od razu wyznaczył sobie trasę. Podsumowując, to urządzenie naprawdę jest dobrym urządzeniem. Jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem, no to mogę polecić to urządzenie. Przetestowałem, jak widzieliście.
prezentuje się bardzo dobrze, rysik posiada, głośność odpowiednia, jasność dobra. Zawsze można się doczepić, że jasność urządzenia mogłaby być jeszcze mocniejsza. Mnie akurat nie jest potrzebna, ale może ktoś potrzebowałby jeszcze jaśniejszej, to mógłby delikatnie narzekać. Trochę brakuje, znaczy brakuje, przydałaby się jednak tutaj ta opcja media playera, która miała być w tym urządzeniu, a nie ma. Na przykład na karcie pamięci mielibyśmy jakieś zdjęcia, filmy, muzykę i możemy sobie uruchomić na postoju. No nie ma niestety, tak więc musimy korzystać ze smartfona czy tableta. Ale to jest oczywiście nawigacja, tak więc bez przesady. Bezpłatne nawigacje, chodzi oczywiście o mapy, bezpłatne fotoradary, to możemy sobie aktualizować niemal co miesiąc, tak więc to jest naprawdę bardzo na plus. Urządzenie w moim przekonaniu 9 na 10, gdybym miał oceniać. Z mojej strony chyba to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji kanału, komentujcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania względem tego urządzenia, spójrzcie najpierw na nasz kanał, macie tam sporo filmów na temat różnych urządzeń IO. Może któryś odpowie na wszystkie Wasze pytania, jak wiecie, filmy u nas są dosyć szczegółowe, więc jak macie jakieś pytania, pytajcie, postaram się odpowiedzieć na każde względem właśnie tego urządzenia. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i oczywiście szerokiej drogi. Cześć Wam!